9 lipca 2024. Wylądowaliśmy w Salonikach w Grecji. Pokazuje 37 stopni, odczuwalne 40. Tam mamy morze. Tu mamy parking. Skręć w lewo. A tu idziemy szukać wypożyczalni Europe Car, bo wydaje się, że trzeba wyjść poza lotnisko. Piękna wakacyjna pogoda. Od razu zaczynamy eksplorację greckiej ziemi spalonej słońcem. Jest gorąco, very, very hot. Lotnisko jest bardzo fajnie położone, bo jest od razu płyta lotniska nad samym morzem. Jak tu iść do tej wypożyczalni? Jak tu nie ma przejść, nie ma chodnika? I rozpoczynamy naszą eksplorację i grecki trip od Salonik. Drugie co do wielkości miasto Grecji, założone w 315 roku przed naszą erą przez króla Kassandra, i nazwa pochodzi od jego żony Tesaloniki. Jest bardzo, bardzo gorąco, prawie 40 stopni. Wczoraj niestety nie udało się wypożyczyć samochodu, dlatego że bardzo chcieli w Europe Car kartę kredytową, a jak ktoś tej karty kredytowej nie ma, no to niestety nie dostanie samochodu. Dlatego dzisiaj kolejne podejście w innej wypożyczalni, dlatego że musimy ruszać na półwysep Chalkidiki, a później dalej na południe w kierunku Aten. Przed nami bezesteni Ottoman Market, czyli klasyczny rynek tekstylny w stylu osmańskim. Idziemy zobaczyć do środka, jak to wygląda. Ewidentnie widać tutaj wpływy Macedonii, Królestwa Osmańskiego, Turcji. Nie bez powodu, jak Macedonia oddzielała się od Jugosławii, to Grecja mówiła, że to jest ich ziemia, to jest ich historyczne miejsce. Tak jak widać, lepiej po Salonikach w środku dnia chyba nie poruszać się samochodem, bo tutaj są takie dwie główne ulice idące wzdłuż wybrzeża, wzdłuż Morza Egejskiego, a te ulice takie poprzeczne są bardzo, bardzo zakorkowane i nie wiem, czy chciałoby mi się stać tutaj ciągle w korku i siedzieć w samochodzie. Lepiej sobie chyba pochodzić. Temperatura 36-37 pokazuje termometr w telefonie w cieniu, a na słońcu jest spokojnie 40 stopni. Tutaj widać bardzo stary meczet, który jest w remoncie, Alcazar Moskou. Ale byłem tam przed drzwiami, nic ciekawego. Teren budowy. Trafiliśmy przy głównym placu Salonik, placu Arystotelesa, na taki lokalny market. Oczywiście jest tu wszystko świeże, owoce morza, na przykład kalamarnice, sardynki. Thank you.
No jak widać, bardzo dużo tutaj owoców morza. Kalamarnice, miecznik. Miecznik? Ośmiornica. Oczywiście lepiej nie patrzeć w oczy sprzedającego, bo już ci w jednej sekundzie chce wcisnąć wszystko. Najlepiej, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak przejeżdżasz przez zakazane miejsce, to nie patrzeć w oczy strażnika i udawać, że się go nie widzi. To tak samo, jak idziesz przez rynek i nie chcesz nic kupić, to nie patrz się w kierunku sprzedającego. Jesteśmy teraz w Agora Modiano. Znany od lat market spożywczy. Tak jak widać, zbudowany w 1922. Jest czysto, ładnie, przyjemnie i chłodno. Można w dość przyjemnym, w miarę ekskluzywnym miejscu się posilić. Czuć jakieś podmuchy wiatru, bo zbliżamy się do wody. Przechodzimy przez przejście. No i jesteśmy nad Zatoką Salonicką, nad Morzem Egejskim. Całe miasto jest rozciągnięte wzdłuż tej zatoki. Ale jak ktoś by się chciał tu wykąpać, to niestety nie ma gdzie. Wszędzie wybetonowane nadbrzeże. A tam, w tamtym kierunku jest lotnisko. I tam o 16 mamy mieć z nowej wypożyczalni samochód. A tu płynie jakiś statek piracki. Zbliżamy się do głównego miejsca i centralnego placu Salonik. Plac Arystotelesa. Zresztą tam widać, siedzi sobie dumnie na kamieniu Arystoteles. Jest tam jego pomnik. O, tu zrobię zbliżenie. A tu jest Zatoka Salonicka, Morze Egejskie, a my idziemy tutaj na przystanek, bo w końcu musimy załatwić dzisiaj samochód po wczorajszym epizodzie, gdzie nie chcieli nam wydać. Szukamy 45Y. W końcu udało się dorwać białą strzałę z wypożyczalni z Avisa i dojechaliśmy. Jesteśmy po przeciwległej stronie Salonik. Dojechaliśmy do takiej oto w miarę polecanej restauracji. Idziemy eksplorować ją. Tutaj są jakieś poltuny. O! A tu mamy wyjście od razu na plażę z restauracji. Tu mniej więcej po prawej jest lotnisko w Salonikach, a tutaj mamy Saloniki. I taki to oto klimat. Oczywiście hot, very hot. W samochodzie pokazywało 43 stopnie. Piękna, upalna pogoda.
ruszyliśmy w końcu dzisiaj z Salonik na Półwysep Chalkidiki, Półwysep Chalkidicki. Jedziemy na południe, na środkowy palec. Zatrzymaliśmy się naszą białą strzałą na stacji paliw K-Oil. O, takie mamy ceny paliwa. 95, prawie 2 euro za litr. Diesel prawie 1,7 euro. Tanio nie jest, jak na polskie warunki, polskie przyzwyczajenia. O, w Polsce ma być po 5,19 paliwo już niedługo. Wszyscy, cały naród czeka. Jest bardzo gorąco. Praktycznie 40 stopni cały czas. No i tak wygląda droga na Półwysep Chalkidicki. Same gaje oliwne. Jedziemy na środkowy palec półwyspu. Góry, upał, gaje oliwne. Wszędzie tylko fabryki oliwek. I słuchamy greckiej muzyczki w oczekiwaniu na Greka Zorbę. Dojeżdżamy do Zatoki Paradise Beach, a tutaj jest taka oto fajna laguna. Zostało nam jakieś 20 kilka kilometrów i będziemy na środku środkowego palca Półwyspu Chalkidiki. Fajnie tutaj to wszystko wygląda. I pięknie grające świerszcze. Zobaczmy na mapie, gdzie jesteśmy. Worworow and Livery. I dojechaliśmy do miejscowości Sarpi. Oczywiście środkowy palec Półwyspu Chalkidiki. Niektórzy nazywają to Malediwami greckimi. No i faktycznie parasole jak na Malediwach. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jestem w klapkach, ale czuję, jest tak gorący piasek, że ledwo idę. No i faktycznie woda przezroczysta, lazurowa, jak na Malediwach, a tam widać góry Athos i to miejsce, gdzie są monastyry i gdzie dojechanie, dotarcie jest ograniczone, a kobiety praktycznie nie mają tam wstępu. Tam żyją sami zakonnicy prawosławni. Wziąłem twój strój i tu pultuny idą się kąpać do Zatoki Paradise Bay. Jak widać po rejestracjach samochodów, bardzo międzynarodowe towarzystwo. Bułgaria, Polska, co tutaj dalej mamy? Rumunia, Serbia, Szwajcaria jechała. Jeden samochód z poltunami jechał z Wrocławia. Zapowiada się super widoczek. I z Turcji tutaj ktoś dojechał.
znowu wyłania nam się góra Athos. A tutaj gdzieś jest Zatoka Paradise. Ale widać lazur wody. No i zbliżamy się do magicznej Zatoki Paradise. Te świerszcze, muzyczka i są greckie Seszele. To zejście jest dobre. To wszystko jest ukryte w skałach. Tak wygląda rajska zatoka Chalkidiki, Grecja, z widokiem na górę Athos. Powiem szczerze, że ta zatoka jest piękna. Ta woda, klimat, dojście tutaj pokryta w skałach. Super miejsce. Oczywiście ze względu na to, że tego super miejsca jest niewiele, to jest dość ciasno. Wystarczy tutaj 100, 150, może 200 osób i jest już tłoczno. Ale klimat jest pierwszorzędny. I te świerszcze, cykające, grające, kojące duszę. Kreujące chillout. Na kolację, wracając z półwyspu Chalkidiki, trafiliśmy do takiej klimatycznej restauracji z kotem i z widokiem na port. Ten port i miejscowość nazywa się Noa Moudania. Jest to ruchliwy port, fajne miejsce. Akurat mamy zachód słońca. Tu mamy mini marinę, tam mamy port, a tu mamy zachód słońca i ten dość ciekawy dzień zbliża się ku końcowi. Trzeba znaleźć jakieś miejsce do przespania się, a jutro kolejny odcinek naszej trasy w kierunku Aten. Być może już jutro meteory. Kolejny dzień heleńskiego tripu. Dojechaliśmy autostradą numer 1 do miejscowości Katerini. Bardzo dobre połączenie, gdyż Salonik praktycznie cały czas są trzy pasy autostradą numer 1 na południe w kierunku Aten. Około 80 km od Salonik jest miejscowość Katerini. Miasto w Macedonii, Tracji, Macedonia Środkowa. Niecałe 60 tysięcy mieszkańców. Taka piękna plaża. I tak wygląda Olympic Beach w Katerini. Przed nami kolejna nadmorska miejscowość Paralia Katernis lub po prostu Paralia. Ogólnie to mała miejscowość i taki mini port z kutrami rybackimi. Trzeba poszukać jakiegoś wodopoju. O, jest. Tutaj można się napić lub umyć.
twarz, bo jest tak gorąco. Jest tak ciepły podmuch, jak się wchodzi do sauny na włókienniczej i ktoś otworzy drzwi z sauny, to tak samo tutaj. Ten wiatr nie chłodzi, tylko grzeje. Jest bardzo dobry dojazd autostradą do tej miejscowości. Autostrada A1, zjeżdża się i od razu tu się jest.